Witold Pilecki. Nazwiska konspiracyjne: Roman Jezierski, Tomasz Serafiński, Leon Bryjak, Jan Uznański, Witold Smoliński. Urodzony 13 maja 1901 roku w Ołońcu. Zamordowany przez władze komunistyczne Polski Ludowej 25 maja 1948 roku w Warszawie. Harcerz. Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego. Współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej. Żołnierz Armii Krajowej. Więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau. Kawaler Orderu Orła Białego. Autor pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego. Jeden z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej. Jednego wieczora w obozie Auschwitz, gdy ostatnie kawałki chleba trawiły się już w żołądku Witolda Pileckiego, stwierdził on, że musi iść do łazienki. Wiedział również, że jest bliski zdekonspirowaniu, ale SS-manci chcą go zabić. Więc postanowił uciec z więzienia. Ich bin on die Tafel. Eine Hinnen an der Sachsen. Ich bin gute Kinderpole auf Jünger. Eine Chleb poproszen. Das Lingen liegt in Süderdeutschland. 1, 2, 3 Polizei. Kotten na Schicken mit Plecaken. Korzystając z nieuwagi strażników, Witold Pilecki wymyka się z celi. Stajen, gnajen! Stajen, gnajen! Schować w czarnej szafie, dzięki czemu SS-mani nie mogli go znaleźć. Dzięki czarnej szafie Witold prosto z 1943 roku przedostał się w nasze czasy. Wyglądając się zachowaniom dzisiejszej młodzieży, stwierdził ze smutkiem. Ta dzisiejsza młodzież to nie ma za grosz poszanowania dla wartości. Od tej chwili rotmistrz Pilecki postanowił, że będzie stać na straży wartości, pokazując młodzieży drogę do ideałów.